Dzień dobry, moi drodzy. Za naszą wschodnią granicą 1 grudnia zaczęła się kalendarzowa zima. Na Syberii zima ze śniegiem przychodzi dużo wcześniej, bynajmniej ja to tak zapamiętałam. 40 lat temu przez rok mieszkałam w tym uroczym zakątku świata. Widziałam Syberię w całej jej krasie, bo dane mi było zobaczyć ją we wszystkie pory roku. To był tylko rok, ale wrażeń nabyłam na resztę życia. W Polsce Syberia kojarzy się przede wszystkim z zesłaniem tam Polaków. Często słyszałam też z ust polityków głupie określenie Syberii jako nieludzkiej ziemi. I jednak mimo wszystko ta ziemia stała się dla wielu Polaków i ich rodzin ciepłym, przyjaznym domem, który nie zamienia na żadny inny, pozostając przy tym dumnymi ze swojego polskiego pochodzenia i kochającymi też Polskę i jej naród. O nich w Polsce się nie mówi, gdyż nie wpisuje się w narrację złej Rosji, a jest ich na Syberii naprawdę dużo. Wśród nich, Polaków Syberii, jest Ania, dziewczyna, o której nieraz wspominam w swoich filmach. Takie żywe sreberko, bardzo ciepły człowieczek. Ania kocha Polskę, kocha Rosję, wspiera też ruch kamradzki i przesyła te zdjęcia z pozdrowieniami dla nas. Так пива.